37. rocznica walki o wolność i niezależność. Police przyłączyły się do ogólnopolskich obchodów podpisania porozumień sierpniowych. Historyczny nowy rok szkolny w gminie Police. Rekordowa liczba dzieci w przedszkolach i nowa sieć szkół. Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. 37 lat temu podpisano dokumenty, które były punktem zwrotnym w historii Polski. W czterech miastach komitety strajkowe podpisały z władzami PRL-u porozumienia, na bazie których powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. By upamiętnić te wydarzenia, 30 sierpnia w Szczecinie odbyły się uroczyste obchody. Fala wydarzeń roku 1980 odcisnęła piętno na historii PRL-u. Police nie były ich biernym obserwatorem. W ówczesnych zakładach chemicznych, tak jak w wielu miejscach Polski, trwały strajki robotnicze. Sierpień 1980 roku był impulsem do przemian systemowych, które doprowadziły do upadku PRL-u i powstania III Rzeczypospolitej. By upamiętnić tę chwilę, przyłączając się do obchodów ogólnopolskich, złożono kwiaty pod pomnikiem Ludzi Solidarności w Policach. Pozostała część obchodów odbyła się pod bramą Stoczni Szczecińskiej. 37 lat temu ruch robotniczy domagał się od rządu zarejestrowania Niezależnego Związku NSZZ Solidarność. Walczył też o zniesienie cenzury, większą samodzielność przedsiębiorstw, udział samorządu robotniczego w zarządzaniu, ale przede wszystkim chciał poczucia wolności. To nie postulaty materialne, bowiem otwierają listę żądań Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. Otwierają punkt pierwszy. Powołać wolne i niezależne od partii związki. Chodziło więc o godność w wymiarze podmiotowości i wolności. Sukces ruchu robotniczego nie byłby możliwy, gdyby nie skala społecznego buntu. Większość społeczeństwa zjednoczyła się dla jednej sprawy i ta solidarność dała im siłę, na którą rząd nie był gotowy. Wspomniał o tym m.in. prezydent Andrzej Duda w liście, który podczas uroczystości odczytała Halina Szymańska. Dzisiejsze święto dotyczy nie tylko przeszłości, lecz także ma bezpośredni związek z tym, czym żyjemy teraz i co stanowi wyzwanie jutra. Ideały Solidarności są ciągle aktualne i ciągle inspirujące. Solidarnościowe przesłanie powinniśmy traktować jako etos założycielski, fundament wolnej Polski. Obchody podpisania porozumień sierpniowych stały się okazją do odznaczenia ludzi, którzy mieli swój wkład w zwrot polskiej historii. Wśród wyróżnionych znalazło się trzech Policzan. Krzysztof Zielazny, Mirosław Górecki oraz Krzysztof Zieliński. Złote Krzyże zostały przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę za zasługi na rzecz przemian w demokratycznej Polsce. To historyczny moment dla polickiej oświaty. Do przedszkoli poszła rekordowa liczba dzieci. Gimnazjaliści będą kontynuować naukę w szkołach podstawowych, a część nauczycieli nauczania początkowego rozpoczęła pracę w placówkach przedszkolnych. To wszystko jest konsekwencją ostatnich dwóch znaczących reform. Pierwsza, która zdjęła obowiązek szkolny z sześciolatków, spowodowała, że polickie przedszkola zrobiły się za ciasne. W tym roku będzie uczęszczać do nich 1400 dzieci. To największa liczba w historii Polic. Dzięki pozyskanym środkom udało się rozbudować dwie placówki, piątkę i ósemkę, które są gotowe na przyjęcie po 100 dzieci każda. Przedłużające się roboty budowlane spowodowały, że maluchy nie rozpoczną nowego roku w swoich budynkach. Niestety to jeszcze troszeczkę potrwa, no i dlatego też przedszkolaki z piątki i ósemki będą musiały w ciągu najbliższych miesięcy korzystać z gościnności innych placówek. To jest potężna operacja. Te dzieci będą w różnych miejscach, będą w przedszkolach, część będzie w przedszkolu numer 9, część 10, część będzie w 11, część będzie korzystała z gościnności szkół podstawowych. SP3, tam będą trzy oddziały przedszkolne w okresie przejściowym, a w SP8 oddziałów przejściowych będzie aż 9. Efekty reform nie oszczędziły też filii ósemki.
Po ponad 20 latach miejsce uczniów zajmą tu przedszkolaki. Spore zmiany czekają też uczniów klas siódmych i dwóch roczników wygasających klas gimnazjalnych. W gminie Police wszystkie gimnazja stały się szkołami podstawowymi, co wymusiło stworzenie nowej sieci. Dawne gimnazjum numer 3 stało się częścią szkoły podstawowej numer 1, gdzie naukę będą kontynuować siódmo- i ósmoklasiści. Gimnazjum numer 2 zaś przekształciło się w szkołę podstawową numer 5, gotową przyjąć ostatnie dwa roczniki ze szkoły numer 3. Uczniowie największej szkoły w Policach, czyli SP8, będą kontynuować naukę dalej w SP8, ale w budynku po gimnazjum numer 1. Tych uczniów czeka, myślę, że ciekawa oferta. Powstaje na przykład od nowego roku w naszych szkołach 6 klas dwujęzycznych. Takie 3 klasy będą dwujęzyczne w tej nowej SP numer 5. I to będą klasy dwujęzyczne głównie z językiem angielskim, ale też będzie możliwość dla grupy uczniów, którzy będą chcieli mieć naukę dwujęzyczną z językiem niemieckim. Podobną ofertę ma dla siódmo- i ósmoklasistów szkoła podstawowa numer 8. Jedynka zaś będzie kształcić sportowców. Jeszcze przez najbliższe 2 lata nauczycielom nie grożą zwolnienia, choć w Policach, aby utrzymać etat, 20 z nich będzie uczyć w przedszkolach. Pozostali będą musieli się zmierzyć z nową rzeczywistością szkolną. Wśród nich znajdzie się 13, która 31 sierpnia awansowała na nauczycieli mianowanych. Po latach staży, zdobywaniu kwalifikacji i zdaniu egzaminu w sali sesyjnej Rady Miejskiej, wszystkie panie przysięgły rzetelnie wypełniać swoją powinność, dbać o rozwój uczniów i wychowywać nowe pokolenia w duchu umiłowania do ojczyzny. Jeśli nauczyciele nie złamią słów przysięgi, to żadna rewolucja w szkolnictwie nie powinna być straszna. Nieuchronnie zbliżający się rok szkolny oznacza, że wakacyjne plany trzeba zmienić na plany finansowe. Wysłanie dziecka do szkoły to wciąż spory wydatek, który rzadko kiedy kończy się jednym zerem. Od 2 lat uczniowie szkół podstawowych korzystają z bezpłatnych podręczników, z czego najbardziej cieszą się tak naprawdę rodzice. Darmowe podręczniki oznaczają oszczędności rzędu kilkuset złotych. Wybór zeszytów, ołówków, kredek czy piórnika to zwykle zmartwienie dziecka, ale wystawiony rachunek to już rodzicielska troska. Oj, trzeba, no to zeszyty, to no na pewno te 300-400 zł trzeba mieć, bo jeszcze do tego buty, tak, żeby jeść tam na salę trzeba zmieniać. To się tak wszystko liczy pomalutko, ale... Jeszcze jak się tornister ma, to jeszcze ma, ale jak się nie ma, to tak, no 400 trzeba. Ceny plecaków kształtują się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Te na kółkach dla maluchów to wydatek przynajmniej 100 zł. Plecak to inwestycja na lata, ale zeszyty trzeba kompletować każdego roku na nowo. Do niektórych przedmiotów szybko kończą się, dlatego od razu dokupuje się na zapas. Do tego przybory, najlepiej modne i kolorowe, i uzbiera się konkretna suma. Jeżeli kupują dla pierwszaka, tak, takiego, który się dopiero wybiera do szkoły, te przybory szkolne, no to około 150-200 zł, tak, maksymalnie. My sprzedajemy tornistrów, także to we własnym zakresie, gdzieś kupują gdzie indziej, no to też jest duży koszt, ze 200-300 zł. Mniej wymagającymi dziećmi są uczniowie szkół średnich. Ilość zeszytów i przyborów ograniczają często do minimum, a noszenie plecaka na jeden notatnik to przecież rzecz zbędna. Ale nawet rodzice takich uczniów nie mogą odetchnąć przed nowym rokiem szkolnym. Ci rodzice muszą zapłacić za podręczniki swoich pociech. Mamy książki używane, no to jest koszt około 300 zł, tak, za książki. Plus językowe, które będą kupowali we wrześniu, to będzie ze 150 zł, 200, tak. Pierwsze koty za płoty, większość uczniów jest już przygotowana, by przywitać nowy rok szkolny. Przed rodzicami jeszcze tylko jedne finansowe wyzwanie – składki. W 2012 roku został usypany wał, który miał chronić Police przed powodziami. Teraz trzeba go naprawić. Członkowie Stowarzyszenia Ekologicznego UARPIA twierdzą, że prace są źle wykonywane. Wał znajduje się na Wyspie Polickiej i ma długość 6 km. Prace wykonywano na jego części od drugiej dekady sierpnia. Polegały na podniesieniu korony nasypu. Od poprzedniej naprawy wału minęło 5 lat, ale znów uległ uszkodzeniu. Sądzę, że w tym miejscu przebiegała jakaś trasa starorzecza, gdzie grunt, który znajduje się pod samym korpusem tego wału nasypanego, tego zwięzłego korpusu, ma jakieś złe parametry, które przenoszą ten nasyp,
No i spowodowało to między innymi te osiadanie takie, które zauważyliśmy. Zastrzeżenia stowarzyszenia wzbudziło kładzenie na powierzchni torfu, który może się łatwo zapalić. A jego ugaszenie jest bardzo trudne. Jeśli torf by się zapalił, to wał ulegnie szybkiemu zniszczeniu i cała praca zostanie zniweczona. To jest tylko wyrzucenie pieniędzy w błoto, bo za rok, dwa znowuż w tym miejscu będziemy mieli zapadkę. Nie da się tego uniknąć. Ten urobek jest bardzo elastyczny, a obawiam się, że przy najbliższych opadach deszczu, a to lato mamy kapryśne, a jesień zbliża się wielkimi krokami, wał po prostu zostanie rozmyty, ponieważ do tego czasu nie ulegnie żadnemu wzmocnieniu, mimo że już widzimy, została posiana trawa. Kierownik nie zgadza się z tymi opiniami. Twierdzi, że prace są wykonywane zgodnie z technologią. Tutaj na tych terenach, których użytkowane są rolniczo, nie ma zagrożenia życia. Dlatego mieszkańcy mieszkają w tamtej stronie. Tu są tylko w okresie użytkowania rolniczego łąki i ewentualnie budynki przygoleniowskie, ale struktura wysokości, a także kierunki spływu nawet w czasie awarii wałów powodują to, że woda się gromadzi właśnie przy ulicy Dębowej, w miejscu tutaj, gdzie jesteśmy, na zapleczu jakby tego wału. Że mieszkańcy nieufni są obawiają się na bezpieczeństwo, to bezpodstawnie. Mieszkańcy jednak czują zagrożenie dla swojego mienia w domach i obejściach oraz zwierząt wypasających się na Wyspie Polickiej. Czy mają rację, wyrażając obawy na temat prac na wale przeciwpowodziowym, czy przedstawiciel urzędu? Czas pokaże. Już teraz widać działania bobrów, kretów i lisów, które kopią tu w poszukiwaniu pożywienia, a to osłabia jego nawierzchnię. Wakacje dobiegły końca. Rada Osiedla nr 5 przygotowała zabawę, podczas której dzieci pożegnały wakacje i przywitały szkołę. To ostatnie chwile wakacyjnej beztroski. Rada Osiedla nr 5 pożegnała wakacje. Dzieci naładowały akumulatory, bo przed nimi 10 miesięcy ciężkiej pracy. Uczniowie wypoczęci i pełni wspomnień wrócą do szkolnych ławek. Wakacje spędziłam bardzo miło i dzisiaj bawimy się w dyskotekę taką jakby. Byłam nad morzem z tatą, z mamą, byłam w górach z babcią i było bardzo fajnie i bym chciała już wracać do szkoły, bo jest fajne i tęsknię za koleżankami. Byłam na kolonii. Babci, dziadka i kupiliśmy tam sobie psa. No i wiesz, dzisiaj byliśmy nad morzem. Super, byłam w Warszawie, nad różnymi jeziorami, na basenie, dziadków. No fajnie było. Dzieci wiedzą, że nie można igrać z ogniem. Jeden z rodziców pokazał najmłodszym, jak niebezpieczny potrafi być ogień i jak wiele pracy trzeba włożyć, by go okiełznać. Radosne dzieci nie dały po sobie poznać, że towarzyszy im żal zakończącymi się wakacjami. Część z nich chętnie przywita szkołę. Żegnajcie wakacje, witaj szkoło! Do 2032 roku Polska ma być wolna od azbestu. Nie wolno go usuwać samemu, bo jest rakotwórczym. Może to zrobić tylko wyspecjalizowana firma. Azbest w Polsce był wykorzystywany głównie na pokrycia dachowe. Póki nie jest uszkodzony, nie stanowi zagrożenia, ale po latach kruszy się i pyli. Drobiny osadzają się w płucach i działają rakotwórczo. Samodzielnie więc nie wolno zdejmować azbestu z dachów. Od lat gmina Police realizuje program likwidacji azbestu. Pieniądze na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i budżetu gminy. Takim głównym źródłem azbestu, wiadomo, jest eternit, który był kiedyś masowo używany na pokrycia dachowe. Teraz przy okazji wymiany tego gmina dofinansowuje zarówno demontaż, jak i utylizację tego szkodliwego materiału, który należy się jak najszybciej pozbyć. Program jest skierowany do osób fizycznych, użytkowników rodzinnych ogródków działkowych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji, kościołów, związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Gmina pokrywa 100% kosztów usunięcia dachu z azbestu, natomiast nie może finansować budowy nowego pokrycia.
Chcąc skorzystać z programu, należy zwrócić się z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach. Gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych, wtedy gmina uruchamia program. W tym roku można składać wnioski, które będą rozpatrywane do realizacji w przyszłym roku. Dachy azbestowe to trzeba było dawno już usunąć, bo to szkodliwe dla zdrowia człowieka. No i tak ogólnie to jest, co trzeba jak najprędzej, żeby to nie istniało, nie? Bo rakowe, to jest rakotwórcze, jak to się mówi. Nie? Na przykład dachy były pokryte azbestem i azbest jest niezbyt zdrowy, prawdopodobnie nawet rakotwórczy. I wiem, że powinni ludzie zmieniać dachy, na przykład dachówki zakładać innego rodzaju niż azbest. Z azbestem nie mam do czynienia tak bezpośrednio. W domu absolutnie nie. Pokrycie dachowe u nas dawno zostało zmienione, no ale w tych starszych budynkach na pewno jest sporo. Należy go usuwać, ale najbardziej niebezpieczny jest w formie suchej, tak? Jeżeli się go przerabia. Przeważnie to u nas to pełno tego na wsiach było, chyba ta płyta eternitowa, co była na dachach. Tego było pełno, a wiem, że od jakiegoś czasu chyba ściągana jest. Jeśli do 2032 roku Polska nie zdąży uporać się z usunięciem azbestu, to Unia Europejska może narzucić wysokie kary. W 2014 i 2017 roku gmina przeprowadziła inwentaryzację azbestu. W jej wyniku stwierdzono 342 budynki mieszkalne i zabudowę gospodarczą z płytami azbestowo-cementowymi o łącznej powierzchni 40 245 m2 i dwa obiekty użyteczności publicznej o powierzchni 314 m2. Ponadto na posesjach stwierdzono 1630 m2 magazynowanych płyt. Na terenie gminy znajduje się 19 238 m bieżących rur wodociągowych wykonanych z materiałów azbestowych. W 2014 roku z naszej gminy usunięto prawie 36 ton wyrobów azbestowych. W 2015 119 ton, a w 2016 roku ponad 43 tony azbestu. To był ostatni dzisiaj materiał. Zapraszamy Państwa za tydzień. Do widzenia.